Witajcie, z tej strony Marceli z Sekretów Handlu. Zapraszam Was na garść informacji ze świata e-commerce. Zaczynamy, oczywiście, od najświeższych informacji dotyczących polskiego ładu, gdzie podpis prezydenta jest już pod tą ustawą i szykują się duże, duże zmiany podatkowe od 2020 roku. Co zmieni się? Co zmieni ustawa? Polski Ład. Jak można przeczytać w uzasadnieniu opublikowanym na stronie prezydenta.pl, ustawa wprowadza zmiany w 26 ustawach. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy można zaliczyć: podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 tys. zł, podwyższenie do 120 tys. zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%. Rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej, zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem, możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł. Pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy, zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozpodatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania, zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych, od środków trwałych. Oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zmiany zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego. Ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej. Wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości. Wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego. Wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 roku, ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT, nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego, ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatników. Podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego. Te wszystkie zmiany szykuje nam Polski Ład. I na stronie pit.pl możecie przeczytać wszystkie dokładne informacje, które, jakie zmiany zaszły dzięki nowemu ładowi. To już nie tylko ceny paliw i żywności, inflacja ruszyła pełnym frontem. Kilka miesięcy temu motywował prezesa Glapińskiego i większość Rzeczpospolitej Polskiej do utrzymywania niskich stóp procentowych. Teraz już nie ma wyjścia i trzeba stopy podnosić. Inflacja uderza coraz bardziej w nasze portfele i nie sprowadza się już tylko do żywności, paliw oraz energii. Zaczyna to być już szersze zjawisko, a ludzie przekonani są, że ceny będą dalej rosły. Aż 40% z nas uważa, że w najbliższych 12 miesiącach ceny wzrosną. Tak zwane oczekiwania inflacyjne mogą być głównym motorem wzrostu cen. Te, jak pokazują najnowsze dane NBP nie idą w górę już wyłącznie przez ceny ropy naftowej lub chwilowe szoki na rynku żywności. Inflacja bazowa z wyłączeniem cen energii żywności w październiku była najwyższa od równo 20 lat i stanowi coraz większy napęd dla łącznego wskaźnika inflacji. Wyniki badania. Pierwszego w Polsce raportu odpowiedzialny e-commerce 2021. Z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej odpowiedzialny e-commerce wynika, że ponad połowa e-konsumentów, wybierając sklep internetowy, bierze pod uwagę fakt, czy dany sprzedawca jest firmą odpowiedzialną społecznie. Działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyniki pierwszego w Polsce badania dotyczącego CSR i etyki w e-biznesie pokazują, że e-konsumenci chętniej kupują w sklepie internetowym, który minimalizuje swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Aż 71% Polaków kupujących w sieci deklaruje, że odnotowuje fakt, czy przesyłka, jaką otrzymują, jest zapakowana w sposób ekologiczny, a 49% dopłaciłoby za takie rozwiązanie. Badania zgadzają się, że CSR w dzisiejszych czasach to must be dla firm, jeśli te chcą być konkurencyjne na rynku. Warto więc, by firmy inwestowały w bycie bardziej przyjaznym dla środowiska. Zaangażowanie e firmy w działania CSR wpływa pozytywnie na jej wizerunek tak twierdzi 3 na 4 e-konsumentów. Dodatkowo, Zdaniem prawie połowy kupujących przez internet, korzystanie na wizy korzystnie na wizerunek wpływa informacja, czy dany e-sklep sprzedaje produkty certyfikowane. A 49% osób przychylniej patrzy na marki udostępniające i biorące udział w raportach społecznych. Aż 68% ankietowanych w badaniu wskazuje, że polski rynek e-commerce jest bardziej odpowiedzialny. I wyżej przez nich oceniany niż ten spoza Unii Europejskiej. Składać się na to mogą nie tylko bliższe dostawy, ale również transparentność i społeczne zaangażowanie firm z branży e-commerce. E-konsumenci cenią sobie dokładne informacje w zakresie polityki zwrotów aż 52% i procesu reklamacji 50%. Nowy raport odpowiedzialny e przygotowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej oraz Mobile Institute skłania przedstawicieli sektora handlu internetowego do zastosowania nad, zastanowienia się nad skutecznością prowadzonych działań. Z badania odpowiedzialny e-commerce wynika, że osoby kupujące w sieci preferują transparentne informacje na temat produktów. Podstawą jest szczegółowa informacja o pochodzeniu artykułu, jego składzie, sposobie dostarczania, a przede wszystkim informacja czy cały proces produkcji i konfekcji nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne? Odpowiedzialny e-commerce kluczem do serca klienta. Analizując krok po kroku drogę konsumenta. Wybierającego sklep internetowy, zauważymy, że po pierwsze zwróci on uwagę na cenę i wybierze tą niższą. Niezmiennie 55% kupujących kieruje się ceną wybierając sklep internetowy. Następnie wśród sklepów z niższymi cenami będzie wybierał te z wyższą jakością produktów oraz rozpoznana walnymi markami. Jego uwagę przyciągnie również fakt, że sprzedawca prowadzi biznes w sposób ekologiczny oraz że jego produkty są certyfikowane. Black Week 2021. Co trzeci Polak szuka okazji wyłącznie online. Black Week na Allegro to ośmiodniowy festiwal zakupowy obejmujący produkty reprezentujące najpopularniejsze kategorie na platformie. Tak jak elektronika, dom i ogród, moda, produkty dla dzieci i wiele innych, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Koniec roku to jeden z najgorętszych okresów sprzedażowych e-handlu. Nie inaczej jest w przypadku Allegro. Po wrześniowym Smart Weeku nadchodzi listopadowy Black Week, czyli 8 dni dużych przecen na platformie. Listopadowe święto zakupowe już na stałe wpisało się w kalendarze Polaków. Co roku zwiększamy skalę akcji i takie też są nasze plany na 2021 rok. Wyniki ze, ze, ze szłorocznego festiwalu pokazują, że to nie tylko marketing, ale realne korzyści dla sprzedających i kupujących. Sprzedawcy, którzy w poprzednim roku dołączyli do Black Week na Allegro odnotowywali wyższą sprzedaż o około 250-300%. Warto również wspomnieć, że 80% naszej sprzedaży w ramach ofert specjalnych Black Week pochodziło od sprzedawców zewnętrznych, którymi są zazwyczaj małe lub średnie firmy. Jak wynika z badania przeprowadzonego w tym roku przez Allegro i SV Research, już 30% respondentów kupuje na wyprzedażach tylko w sklepach online. Dlaczego tak się dzieje? Chcą zaoszczędzić czas, unikać tłoku oraz uważają, że oferta dostępna online jest bogatsza i w korzystniejszych cenach. Co ważne prawie 7 na 10 badanych korzystało już w przeszłości z ofert na Black Week, a prawie 90 pytanych w badaniu zrealizowanym przez platformę SV Research odpowiedziało, że udało im się chociaż raz upolować naprawdę satysfakcjonującą obniżkę w tym czasie. Więc warto się zainteresować Black Weekem 2021 na Allegro. Reklama na YouTube. Jakie są dostępne formaty? Formaty reklamowe na YouTube, których wybór jest całkiem spory, różnią się między sobą nie tylko ostateczną formą, w jakiej wyświetlane są użytkownikom, ale również celem kampanii, ich podtypami czy wreszcie sieciami, w których są emitowane. Reklamy in-stream możliwe do, do pominięcia. Reklamy in-stream. Możliwe dopominięcie są wyświetlane przed filmami, w ich trakcie oraz po. Po 5 sekundach od rozpoczęcia ich wyświetlania odbiorca może kliknąć przycisk pozwalający mu pominąć takie treści. Jeśli jednak odpowiednio go zainteresujesz, istnieje duża szansa na to, że poświęci swoją uwagę na zapoznanie się z Twoim przekazem. A reklamy in-stream niemożliwe do pominięcia. Reklama in-stream niemożliwa do pominięcia to format podobny do poprzedniego, również wyświetlana jest przed, w trakcie lub po filmie. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, odbiorca musi ją obejrzeć od początku do końca. Dzięki temu masz pewność, że Twój maksymalnie 15-sekundowy materiał wideo nie zostanie niezauważony. Warto więc skupić się na jasnym, ale niestandardowym przekazie, by dodatkowo został zapamiętany. Ten format stosuje się najczęściej w przypadku kampanii, na które mam dokładnie określony budżet i muszę uzyskać konkretną liczbę wyświetleń. Outstream. Format Outstream przeznaczony jest do wyświetlania reklam wyłącznie na urządzeniach mobilnych. Co ciekawe, jako jedyny nie jest możliwy do emitowania w YouTube, a tylko w witrynach i aplikacjach, które należą do sieci partnerów wideo Google. W pierwszym przypadku odbiorcy. Korzystającemu z internetu mobilnego zaprezentowany zostaje baner. W drugim, jeśli adresat reklamy korzysta z aplikacji mobilnej, zobaczyć może nie tylko baner, ale też reklamę typu InFit, reklamę pełnoekranową czy reklamę natywną, pełnoekranową lub pionową. W praktyce wygląda to w ten sposób, że treść automatycznie odtwarza się z dźwiękiem, który widz może wyłączyć klikając w reklamę. Dużą zaletą outstream jest to, że poszerza zasięg reklamowy niewielkim kosztem. Discovery. Format Discovery wyświetla się na głównej stronie mobilnej wersji YouTube w wynikach wyszukiwania w serwisie oraz obok filmów powiązanych. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie intencją użytkowników jest odkrywanie nowych treści. Tego typu reklama składa się z tekstu i miniatury, którą system pobrał z filmu. Po kliknięciu w nią odbiorca zostaje przekierowany do strony odtwarzania promowanej treści wideo lub na promowany kanał na YouTube, w zależności od tego, gdzie emitowana jest reklama typu Discovery, może zmieniać swój wygląd. Ten format polecam zwłaszcza do kampanii, którym celem jest zwiększenie liczby subskrybentów kanału na YouTube. Bumper. Bumper to 6-sekundowa reklama wideo idealna do krótkich treści, które mają zapaść odbiorcy w pamięć. Może być wyświetlany przed, w trakcie lub po filmie i widzowie nie mają możliwości jego pominięcia. Ten format warto stosować jako pomocniczy do dłuższych reklam wideo. Jest świetny w przypominaniu o tym, co stanowi esencję większej kampanii lub jako jej zajawka. Cenię go zwłaszcza za to, że jest dość tani, rozliczany w modelu CMP, czyli za każde 1000 wyświetleń, jednocześnie pozwalając na dotarcie z przekazem do dużej publiki. To świetna okazja na to, by przygotować odbiorców na coś większego i zatrzymać ich uwagę na całej kampanii na YouTube, realizowanej w innych formatach, a w efekcie zwiększyć jej skuteczność. Najgorętszy okres we handlu zwiększy aktywność cyberprzestępców. Sklepy. Muszą myśleć o bezpieczeństwie. Z końcem października, będącego miesiącem cyberbezpieczeństwa, rozpoczyna się najgorętszy okres we handlu, zarówno dla sprzedawców, jak i oszustów, którzy czekają, by wykorzystać niedopatrzenia czy luki w zabezpieczeniach. Wraz ze wzrostem popularności zakupów online oraz zbliżającym się szczytem handlowym, nadchodzi ostatni moment, aby właściciele sklepów zapewnili bezpieczeństwo swoim klientom. Co mogą zrobić? By zbudować tarczę ochronną na czas? 40% detalistów twierdzi, że ponad połowa ich rocznej sprzedaży przypada na okres szczytu zakupowego. Choć jest on niewątpliwie dużą szansą biznesową dla sprzedawców, może nieść także zagrożenie dla ich działalności. Aż 58% konsumentów odkrywa produkty przeglądając marketplace, y, które niemal codziennie stają w obliczu oszustw. Niestety, szczególnie w okresie świątecznym, kiedy zakupy online są bardziej intensywne, przestępcy mają tendencję do zwiększania swojej aktywności. Jednym z czynników, które odgrywa ważną rolę w wykrywaniu oszustw jest całościowy obraz danych dotyczących płatności. Połączenie osobistych informacji o kupującym i historii jego zakupów, które robi zarówno w internecie, jak i w sklepie fizycznym, spójny system płatności może natychmiast zidentyfikować i zarejestrować konto oraz powiązać dania z całej sieci omnichannel. Dla przykładu. Klient wchodzi do sklepu w Warszawie, kupuje parę butów płacąc kartą. Transakcja weryfikowana jest za pomocą kodu PIN. W tej samej nocy kupuje na stronie internetowej tego sklepu dodatkową parę skarpetek. Przy czym adres IP kupującego rejestruje się zaledwie 10 km od sklepu, który odwiedził kilka godzin wcześniej. W takiej sytuacji prawdopodobieństwo tego że zamówienie jest autentyczne jest niezwykle wysokie. Przykłady ulubionych zagrywych oszustów. Szczyt sezonu nie kręci się wyłącznie wokół czarnego piątku czy świąt Bożego Narodzenia. Biorąc pod uwagę 1,4% wszystkich konsumentów, którzy zwracają 5-15% artykułów zakupionych online, szaleństwo zakupowe trwa. Aż do stycznia. Przestępcy atakują, gdy tylko zorientują się, że sprzedawcy mają słaby punkt. Oszustwa związane ze zwrotami to powszechnie praktywo, praktykowana przez nich aktywność, która może kosztować firmy miliony. Choć zwroty są normalną częścią biznesu, zawsze znajdą się ludzie, którzy zamienią ten proces w okazję do wyłudzenia pieniędzy. W internecie nie brakuje skompromitowanych kart kredytowych, których zdobycie nie stanowi kłopotu. Aby szybko wykorzystać je do niebezpiecznych celów, przestępcy używają zautomatyzowanych narzędzi, które wysyłają wiarygodnie wyglądające małe zamówienie do nie podejrzewających niczego sprzedawców. Od tego już mały krok do podejmowania takich prób na masową skalę. Zarówno kupujący, jak i sprzedający są podatni na nieuczciwe praktyki, do których należy np. Na przejmowanie kont. Oszuści przeanalizowali wiele popularnych marketplace'ów i zauważyli, że istnieje ogromna liczba kupujących, którzy wszędzie używają tych samych loginów i haseł. To pierwszy, podstawowy element bezpieczeństwa o którym wielu nabywców łatwo zapomina, a który stanowi główny punkt zaczepienia dla oszustów. Skuteczne zarządzanie oszustwami polega na podejmowaniu decyzji opartych na solidnych danych, a nie na pozostawieniu sprawy opiniom i nieudanym próbom. Konieczne jest przy tym znalezienie równowagi pomiędzy oferowaniem klientom bezproblemowych zakupów, bez zakłócania ich ogólnego doświadczenia. Dlatego staramy się dostarczać unikalne narzędzia do zapobiegania oszustwom. Które ograniczają ilość manualnych działań i zapewniają pełną przejrzystość transakcji, komentuje Jakub Czerwiński VP VDN. Oszustwa związane z płatnościami online to dla współczesnych sprzedawców część biznesu. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni nic zrobić, aby chronić się przed przestępcami. Proaktywność, właściwa organizacja i współpraca człowieka z technologią tworzą odpowiednią linię obrony. Black Friday. Poznaj skuteczne narzędzia, które pomogą Ci w biznesie. Wielkimi krokami zbliża się święto zakupowego szaleństwa. Zarówno klienci, jak i marketerzy czekają na ten szczególny weekend w roku, czyli największe wydarzenie w handlu na świecie. Mowa o Black Friday i Cyber Monday. Kanał SMS. Serwer SMS. Z badań opublikowanych w raporcie komunikacji SMS w Polsce wynika jednoznacznie, że firmy bardzo chętnie wysyłają sms -y, a klienci również chętnie otrzymują. W przypadku SMS-ów, przygotowanie kampanii to bardzo prosta rzecz. Należy wysyłać takie wiadomości, na które czeka użytkownik i które samemu chce się otrzymać. Są to te najbardziej pożądane ze wszystkich komunikatów: zmiana statusów zamówienia, wiadomości marketingowe personalizowane oraz komunikaty marketingowe z rabatami kodami do wykorzystania, na przykład przy kolejnych zakupach. Według naszego ostatniego badania, aż 93% adkietowanych firm uznaje marketing SMS za skuteczne narzędzie wspierające sprzedaż i procesy zakupowe oraz notyfikacyjne. Kanał Push. Push. Go. Komunikacja. Web. Push. Push Push Go oferuje narzędzie, które pozwala informować o nowych promocjach i zwiększać retencję dla sklepu. Kiedy subskrybenci zaczną przeglądać oferowane produkty, możesz dać im dodatkowe zachęty w postaci kodów rabatowych lub proponując inne powiązane oferty. Pusze pomagają także w przypominaniu o niedokończonych transakcjach, ratując porzucone koszyki. Technologia pozwala na tworzenie scenariuszy automatyzacji, zapewniając przy tym personalizację notyfikacji i dopasowując je do potrzeb klienta. Dzięki temu mogą się dowiedzieć, kiedy obserwowany produkt wróci do sklepu o obniżonych, o obniżonych cenach, jakie powiązane produkty mogą ich zainteresować. Notyfikacje są wyświetlane na komputerach i urządzeniach mobilnych, docierając do 80% użytkowników internetu. Dane klientów w push, push go pokazują wzrost konwersji o 10% po ich wdrożeniu, przy 5% wskaźniku zapisów na powiadomienia. Komunikacja e-mail, e-mail laps, czyli komunikacja transakcyjna. Niezwykle istotnym sposobem komunikacji. Z klientem są wiadomości mail. Jak podaje raport przygotowany przez TechCrunch, 20% wizyt na stronach WWW w czasie Black Week pochodzi z maila. Według WordStream klienci kupujący po otrzymaniu kampanii mail wydają średnio 138% więcej aniżeli ci, którzy nie otrzymują ofert na Black Friday. Podczas Black Friday każdy z nas otrzymuje na swoją skrzynkę kilkadziesiąt maili. Poza ciekawym tematem, nadawca może przyciągnąć uwagę odbiorcy, także wyświetlając logo swojej marki. Na listingu. Na Gmailu i Yahoo jest to możliwe dzięki identyfikowa... identyfikatorowi BIMI. Prezentacja logo w skrzynce mail, poprzedzana kilkuetapowym uwierzytelnieniem nadawcy, wpływa na zwiększenie Open Rate średnio o 39%. Platforma Omnichannel Redlink. Kolejnym narzędziem w naszym zestawieniu jest Redlink. Czyli wiodące rozwiązanie CPAS, które w jednym miejscu pozwala na łączenie komunikacji poprzez różne kanały. Zbiera wszystkie dane i realizuje komunikację z jednego miejsca, optymalizując czas potrzebny na przygotowanie wysyłek. Umożliwia realizowanie prawdziwej komunikacji omnichannel. Platforma optymalizuje doświadczenie klienta, gdyż klient otrzymuje komunikaty tylko do czasu, aż na nie zareaguje w odpowiednich, niepowodujących irytacji momentach. Nie wysyłając nadmiernych komunikatów w tym samym czasie, Redlink minimalizuje ryzyko z ba wypisu z bazy. Wiąże się to także z optymalizacją kosztów, ponieważ nie ponosi się nakładów związanych z wysyłką wszystkiego do wszystkich. Aplikacje mobilne. Change. Rynek mobilny e-commerce rośnie z roku na rok, a klienci oczekują rozwiązań dopasowanych do urządzeń mobilnych. Ponad 60% ludzi na świecie posiada smartfona, a prawie 70% użytkowników urządzeń mobilnych w wieku 16 64 lata korzysta z mobilnych aplikacji zakupowych. Oznacza to, że aktywny udział w Mobile e-commerce powoli staje się koniecznością, a nie tylko ciekawą opcją. Pandemia COVID tylko ten trend przyspieszyła, co potwierdza fakt, że 14% Polaków zaczęło po raz pierwszy kupować w sieci produkty spożywcze. Mobilne aplikacje zakupowe przypadają do gustu klientom z wielu powodów. Jeden z głównych to wygoda i oszczędność czasu, szybki dostęp do nowości i promocji, czy możliwość szybkiego Zapoznanie się z całą ofertą sklepu. Rozwiązanie marketingowe Automotion. Asercom to zdecydowanie platforma All in One zawiera narzędzie do zbierania danych o użytkownikach, komunikacji, a także automatyzacji procesów działach marketingowych, obsługi klienta oraz sprzedaży, pozwalając osiągnąć klientom nie tylko lepsze wyniki, lecz także zaoszczędzić czas. Jedną z głównych zalet platformy jest dostarczanie środowiska stanowiącego centrum zarządzania komunikacją. I relacjami. Nie ma tu konieczności wykorzystywania dodatkowych narzędzi. Sprawia to, że praca przebiega sprawniej, bez niepotrzebnego marnowania czasu na zarządzanie lub przekazywanie informacji między działami. Lepsza pozycja w Google Maps Center i. Center i to narzędzie, które poprawia efektywność działań w Google Maps i zwiększa ruch w sklepach. Z Center i można analizować dane, monitorować zmiany, zarządzać informacjami, a także optymalizować widoczność. Wizytówek w Google Maps z jednego łatwego w użyciu panelu. To również czysta oszczędność czasu. Nawet najdrobniejsza modyfikacja informacji o danym sklepie w mapach Google wymaga wejścia w każdą wizytówkę z osobna i wielokrotnego dokonywania tej samej zmiany. Center AI umożliwia dokonanie zmian grupową dla całej sieci lub wybranych grupów sklepów jednocześnie, oszczędzając mnóstwo cennego czasu. Agencja Performance Marketing Admetric. Admetric nie jest narzędziem. Agencja Performance Marketingowa, której zadaniem jest łączenie wielu narzędzi komunikacji marketingowej w celu wygenerowania dla klientów najlepszych efektów prowadzonych działań. Filozofia działania. Admetric zakłada początkowe wyznaczanie celu, do którego dążymy wspólnie z klientem. Do jego realizacji dobiera, są, dobierane są odpowiednie działania, które bazują na bogatym doświadczeniu zespołu. Ważna jest również analiza grupy docelowej i to, jakimi kanałami najskuteczniej do nich trafić. Na tej podstawie zespół tworzy kompleksową strategię komunikacji. Czy treści na Instagramie będą płatne? I wszystko na to wskazuje. Instagram zdecydował się wprowadzić opłaty za dodatkowe treści. Jaki będzie ich koszt i kiedy użytkownicy zostaną poproszeni o uiszczenie opłaty? To niedawno było tak, że social media co prawda zbierały nasze dane, ale przynajmniej nie kazały nam jeszcze dodatkowo za nie płacić. Za nic płacić. Piszemy było, bo prawdopodobnie w najbliższej przyszłości ulegnie to zmianie. Instagram bowiem zaczyna powoli wprowadzać zmiany w dostępie do treści. To z kolei może wziąć. Związać się z dodatkowymi opłatami ze strony użytkownika. Na Twitterze kilka miesięcy temu pojawiła się seria postów, które wprowadziły niemałe zamieszanie wśród osób zajmujących się na co dzień mediami społecznościowymi. Nikt jednak nie brał ich na poważnie, aż do teraz. Jak się bowiem okazuje, w App Store pojawiła się informacja dotycząca możliwości dokonania subskrypcji na Instagramie. Jakie są wady i zalety tej subskrypcji? Czy będziemy musieli w związku z tym płacić za samą aplikację? A może zostaniemy zmuszeni do płacenia za wszystkie treści, uspokajamy. Medium nie wpadło jeszcze na taki pomysł. W tej chwili będzie to podobne do innych serwisów. Osoby posiadające swoje konta na Instagramie dalej będą mogły z nich korzystać bez żadnych opłat. Natomiast jeżeli ktoś zechce wesprzeć swoich ulubionych twórców lub obejrzeć ich specjalne materiały, zostanie poproszony o wzniesienie dodatkowej opłaty. Dokumentacja RODO, kluczowa dla sklepów internetowych. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wdrożenia RODO. Dlatego, jeśli wprowadzimy, prowadzimy sklep internetowy, jesteśmy zobowiązani, aby na stronie swojego sklepu pokazać politykę prywatności. Jest to odzwierciedleniem przestrzegania tych przepisów. Wszystko tutaj znajdziecie w filmiku na YouTubie, który znajdziecie tutaj, jest zamieszczony w tym artykule RODO. Istotne dla sklepów internetowych. I Tutaj dowiecie się, jakie elementy. Co się na to składa i, i dlaczego jest to takie ważne? czy RODO. Nie taki diabeł straszny. Czy działając na Allegro, również jesteś zobowiązany do przestrzegania RODO? I tu również jest odniesienie do filmu. Serdecznie gorąco zapraszam, żeby zobaczyć, czy sprzedając na Allegro, nie mając własnego sklepu internetowego, czy również potrzebujemy mieć dokumentację RODO. Demografia, osobowość, zachowanie, czyli typy segmentacji klientów. Jak wybrać sposób komunikacji z klientem? Jak ocenić, którzy klienci są najbardziej wartościowi dla Twojego sklepu, którzy są lojalni, a którzy zerkają już w stronę konkurencji? Jak naprawdę poznać ich zwyczaje i osobowość? Pomoże Ci w tym jeden z najbardziej gorących tematów w e commerce czyli segmentacja Konsumentów. Każdy klient jest inny. Nie da się przecenić wpływu różnic indywidualnych, kontekstu kulturowego, nawyków i danych demograficznych na decyzje zakupowe. Alternatywni, introwertywni studenci, gospodynie domowe z małych miejscowości, zapracowani menadżerowie z dużych miast, świeżo upieczeni rodzice, ekstrawertyczni ludzie poszukujący wrażeń. Każda z tych grup chce innych produktów i usług, a nawet jeśli wszystkie korzystają z artykułów uniwersalnych, jak herbata czy woda minimalna, inny styl komunikacji skłoni ich aby wybrać właśnie tę konkretną markę. Dowiedz się do kogo mówisz. Zrozumienie twoich klientów jest jednym z najbardziej podstawowych czynników decydujących o całej strategii marketingowej i sprzedażowej. W praktyce jest tak, że kiedy starasz się mówić do wszystkich, tak naprawdę Mówisz do nikogo, a charakter Twojej marki się rozmywa. Z tego powodu musisz stworzyć bardzo konkretną personę lub personę, które stanowią grupę Twoich klientów. Typy segmentacji klientów. Segmentacja, czyli proces dzielenia Twoich odbiorców na grupy według jakiegoś klucza lub grupy określonych warunków. Bazą segmentacji są skrupulatnie prowadzone badania i statystyki, dzięki czemu znacznie zwiększa ona szansę trafienia lepiej w upodobania danej grupy. Segmentacja demograficzna. I socjoekonomiczna. Jest to najbardziej podstawowym, najłatwiejszym do sprawdzenia i zrozumienia typem segmentacji. Polega na podziale konsumentów ze względu na takie czynniki jak wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zarobki oraz wielkość gospodarstwa domowego. Segmentacja psychograficzna. Jest niezwykle ciekawy, jest to niezwykle ciekawy sposób analizy konsumentów, chętnie wykorzystywany przy tworzeniu kompleksowych strategii marketingowych i sprzedażowych. Polega na podziale konsumentów w oparciu o ich cechy osobowości i dopasowaniu przekazu pod tym kątem. Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi jest psychologiczny test wielkiej piątki, pozwalający ocenić podstawowe wskaźniki osobowości. I wymieniamy tutaj pięć tych wielka piątka, czyli ekstrawersja oznacza zwrócony na zewnątrz Osoby ekstrawertywne, charakteryzujące się dużą potrzebą społecznych bodźców i symulacji, lubią towarzystwo innych, są pełne energii, a przebywanie w centrum uwagi sprawia im przyjemność. Neurotyczność. Wysoki wynik na tym wskaźniku oznacza wyższą wrażliwość na bodźce emocjonalne, zwłaszcza sytuacje lub pochodzące z otoczenia. Otwartość na doświadczenia. Osoby z wysokim wynikiem w tym wskaźniku poszukują wrażeń i lubią próbować nowych rzeczy. Są ciekawe świata aktywne, kreatywne i niekonwencjonalne. Ugodowość. Osoby ugodowe są współczujące, skłonne do porozumienia i kooperacji z innymi. Mają większą łatwość w ustępowaniu, szukaniu kompromisów. Są bardziej empatyzujące i troskliwe wobec innych. Sumienność. Osoby sumienne są zdyscyplinowane, zorganizowane i zależy im na osiąganiu jak najlepszych rezultatów w tym, co robią. Lubią działać w sposób zaplanowany, trzymać się założonych celów są kompletne i obowiązkowe. Różne cechy osobowości i ich natężenie u poszczególnych osób wpływają na całe funkcjonowanie, potrzeby, nastawienie wobec świata. To potężne zmiennie. Nie dziwi zatem, że są tak chętnie wykorzystywane przez marketerów i sprzedawców. Segmentacja behawioralna. Polega ona na przypisywaniu klientów do danej kategorii na podstawie ich zachowań. Kryterium są w tym przypadku interakcje konsumentów z Twoim sklepem. Analizują się takie czynniki jak akcja, akcje podejmowane na stronie, zwyczaje zakupowe, lo lojalność wobec sklepu. Sercem segmentacji behawioralnej jest analiza RFM. Skrót ten pochodzi od trzech czynników. Recensji, czyli ile czasu minęło od ostatnich zakupów użytkownika. Frequency, jak często klient dokonuje zakupów w Twoim sklepie. Monetary value, ile pieniędzy klient wydał w Twoim sklepie do tej pory. Analiza RFM jest świetna, aby podzielić klientów na typy pod kątem tego, jaką dużą wartość przedstawiają dla Twojego sklepu. Segmentacja, dlaczego jest taka ważna? Segmentacja klientów to nie wróżenie ze szklanki kuli, ze szklanej kuli, tylko niezwykle użyteczne narzędzie biznesowe, marketingowe i sprzedażowe, oparte na realnych, twardych danych. LinkedIn odnotowuje wzrost zaangażowania na platformie i większe przychody z reklam. LinkedIn, LinkedIn triumfuje. I tak naprawdę nikogo nie powinno to dziwić. Dlaczego? Ponieważ pandemia spowodowała niemałe problemy na rynku pracy. Od początku tego roku wszyscy użytkownicy szukali nowego miejsca pracy. W ostatnim kwartale liczba sesji użytkowników wzrosła o 19%. Skąd takie wzrosty? Przede wszystkim wynika to z obecnej sytuacji na rynku pracy, gdzie użytkownicy szukają pracy albo chcą zareklamować swoje osiągnięcia. Natomiast wzrostom może sprzyjać także rozwój serwisu. Co jakiś czas LinkedIn dodaje nowe narzędzia i opcje. Wszystko po to, aby jak najbardziej zachęcić użytkowniców, użytkowników do poprawy swoich umiejętności, interakcji ze społecznością czy chociażby reklamy działań swojej firmy. Nie możemy jednak zapomnieć o ostatnich kłopotach, jakie LinkedIn miał w Chinach, gdzie postanowił wycofać z rynku swoją aplikację. Tak czy inaczej, według statystyk, platforma nie ma za bardzo powodów do obaw. A coraz to od nowa pojawiające się kolejne fale koronawirusa mogą wskazywać na to, że w najbliższej przyszłości również aplikacja nie odnotowuje spadku. Bo dla wszystkich obecnie praca jest na wagę złoto.